Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Ta-da! Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Nie poznaj jej twarzy twej, plotkuj. Oszkaluj i opluj. Zaczynamy od Rewi, a tam Marela Rodowicz. Czy to jest kolejny artykuł o tym, że się nie rozwiodła? Niestety nie. Co trochę mnie smuci, ponieważ nie wiemy co dalej. Nie wiemy co w tym tygodniu dalej się nie rozwiodła. Ale być może za tydzień. Po kolei. Po kolei, dobra. No. Marela Rodowicz. Ralila Modowicz, no. 75. Od jakiegoś czasu nie szczędzi przykrych słów pod adresem serialu o losach swojej przyjaciółki, autorki tekstów Agnieszki Osieckiej. Tak, bo jest leci w TVP teraz. No właśnie. I to też tak, wiesz, taki tutaj jest beef. Się zaczął. Tak. No zaczął się ewidentnie od czasu przynajmniej Sylwestra, tak? Najpierw był Sylwester, gdzie pierwszy raz od lat nie wystąpiła w TVP i w ogóle nikt jej nie zaprosił. Była akcja z filmem Krawczyka, gdzie jej nie zaprosili do komentowania. To mówiliśmy nawet o tym, że był beef w komentarzach między nią, Marylą, a menedżerem Krzysztofa. Ewidentny rozłam. No i teraz skrytykowała Karolinę Piechotę, która gra ją. Marylę. W tym filmie o Osieckiej. Ale wiecie co? W serialu. Dobra, ale zanim jeszcze powiesz, to ja sobie tak myślę, że to musi być mega dziwne, że wiecie... Ktoś cię gra i włączasz sobie telewizor i ktoś się w ciebie wciela i w jakieś rzeczy sprzed, wiecie, 30, 40, 50 lat. No to ja musi myślę, być dziwne uczucie. To tyle doskwiera Maryli, bo ja myślę, że ona chciałaby siebie zagrać. No, mogłaby. A dlaczego nie? Jakby ja nie widzę Irlandczyk, problemu. Ten, De Niro, ile gram? Ma 100 lat. Tak, zrobili, że ma 20. Jezu, rzeczywiście tak zrobili. Zresztą tyle miliardów. Nie potrzebuje tego. Zrobię sobie makijaż, uśmiechnij się. Ja bym to kupił. Jak się uśmiechnie? Kochani, i to jest uśmiech też, który ja podkradłem oczywiście. Ja się przyznaję do tego pani Maryli. I też się tak uśmiecham na zdjęciach. Jak? Tak. To jest tyle, na ile mnie stać, sorcia. W ogóle nie jest do mnie podobna. Oczy blisko nosa, stwierdziła. Ja nie wiem, czy to nie jest kolejny raz, gdy ona mówi o tych oczach blisko nas. Coś mi to świta. O co chodzi z tymi oczami? Wydaje mi się, że już kiedyś to poruszaliśmy i ona po prostu nie może... Z tymi oczami coś. Ewidentnie chciałaby, aby Karolina Piechotę przeszła jakąś operację. Tak, po prostu, albo wziąć po prostu tak i rozsunąć. No, jakby. Ale posłuchaj, na ripostę aktorki nie trzeba było czekać. O Jezu, jest beef? Nie mam o to żalu do Maryli. Bardzo ją lubię, a jej piosenki towarzyszą mi w najważniejszych momentach mojego życia. Zadzwoniłam więc do pani Maryli. O co każdy może sobie zadzwonić do Maryli? W sensie, no nie mówię, że Karolina Piechota jest każdym, ale no mimo wszystko. No wiem. Zapytałam, jak się czuję po przejściach. Wiecie z czym. Okay. Bardzo dziwnie, dzwoni do ciebie jakaś obca baba, która ciebie gra. Która cię gra i pyta, co tam. Nie, najgorsze pytanie na świecie. I powiedziałam, że bardzo mi brakuje jej koncertów. Było bardzo miło. Usłyszeliśmy. Yikes. Może dlatego ostatnio Maryla Rodowicz, nawet jeśli krytykuje serial o Agnieszce Osieckiej, to robi to już delikatniej. A, bo te oczy to było, widzisz, taki throwback. To był throwback. To ma sens. Okay, no a, tak teraz, a teraz nowość. No a teraz jak krytykuję. No. Nie nosiłam szpilek na scenie w Sopocie, a zwłaszcza kiedy śpiewałam Małgośkę. I nie miałam takiego imponującego biustu. Pani Karolina to ładna blondynka i życzę jej wielu wspaniałych ról. Podsumowała. Jezu, ja nie wiem, może to już to po prostu tak artykuł został skonstruowany, ale jak czytałeś, że to ładna blondynka życzy jej wielu ról, to dla mnie to zabrzmiało, jak się o kimś mówi, że jest sympatyczna. Że znaczy, wiecie, tutaj jest dla mnie, to tutaj jest sympatyczna dla mnie jakiś, osoba. Dla mnie to jest jakiś koncert passive-aggressive, bo tak. Słuchaj dalej. No. Karolina Piechota, czyli wannabe Maryla Rodowicz, bardzo ucieszyła się z tych słów. Oh. Wkrótce zamierza nagrać własną wersję słynnej Małgośki. Mhm. I ma nadzieję, że mimo wszystko spodoba się wielkiej Maryli. Kto wie, może nawet wystąpią w duecie i obie założą szpilki. Trzy kropki.
Boże, Irenia jeszcze dołożyła do pieca. No, dołożyła do pieca, ewidentnie. I jest oczywiście zdjęcie Marelli z uśmiechem. Tak, pokażmy to zdjęcie. Piękny uśmiech. Ja uwielbiam. I mówię zupełnie nie ironicznie. Ale moim zdaniem to nie jest kwestia tutaj jakiś cios w Karolinę Piechotę, bo co Karolina Piechota ma do powiedzenia, nie? Powie jakiś Kurski, załóż szpilki, no o to chodziło, nie? Niby rodzina najważniejsza, ale wiadomo, co się sprzedaje. Kobieta musi być seksowna, a jak kobieta może być seksowna? Musi być na szpilkach i musi uwydatnić biust, bo inaczej nie jest kobietą. Tak. No nie? Tutaj jest dopisek pod tym zdjęciem pięknym Marelli. Czy królowa sceny zgodzi się na coś więcej? Coś więcej. Brzmi... Dwuznaczne. Co najmniej, albo pięcioznacznie. Albo pięcioznacznie. Czy ktoś widział ten serial, w ogóle ma jakieś opinie? Jeśli macie, to piszcie w komentarze. Bo, no, my nie mieliśmy okazji. Nas omija to, a tam sporo się o tym pisze, a więc tak, ciekaw jest to. Jako fan Osieckiej, bo ja naprawdę jestem fanem twórczości. Arareli? Pani Agnieszki, tak, jestem. Arareli? Arareli, no to chyba oczywiste, że jestem fanem Arareli Modowicz. No jakby już milion razy o tym mówiłem. Jak wiecie, od początku... Sami wiecie czego? Portale plotkarskie organizują live'y z gwiazdami. Live'y z gwiazdami. To cały czas trwa. Tak mi się wydaje, ponieważ zaraz będziemy o takim jednym z live'ów mówić. Jastrząb Post. Wszystko. Tlen podać siostro tlen. Jastrząb Post zrobił live'a z Agnieszką Kaczorowską, która jest znana z tego, że Bożenka. Jest Bożenką z Klanu. Forever. Bożenka Forever i jakby no... Spoko. Bożenka jest znana nie tylko, a właściwie Agnieszka jest znana nie tylko z bycia Bożenką. Już mi się myli, a to dopiero początek. A Bożenka jest znana z bycia Agnieszką. Z bycia Agnieszką, ale Agnieszka jest też znana z tancerką, właśnie. No właśnie. No i pani tancerka Agnieszka obecnie się sprawdza jako lifestyle, młoda mama, Instagram, te sprawy. Ale jeszcze zanim tam te sprawy były, są, to tańczyła w Tańcu z Gwiazdami z panem Nikodemem Rozbickim, który jest w tym momencie znany z tego, że jest chłopakiem Polski. Julii Wieniawy, moi drodzy. A Julia Wieniawa zasłynęła tym, znaczy pierwsza taka rzecz, z której jest znana, to rola Pauliny w Rodzince z PL. Czyli i zanim przyjdziemy, to musimy wiedzę utrwalić. Bożenka z Klanu wypowiedziała się o związku Pauliny z Rodzinka.pl i Kamila z Komisarza Aleksa. A Paulina tak, z Rodzinka.pl to jest Polska? Kopieniowa? Tak. Ona miała rolę Pauliny. A komisarzem jest... Był Nikodem? Nie. A kto? Kim? Nie wiadomo. Komisarz to był pies. Miał na imię Aleks. Wieniawa była w związku z psem? Nie, z Kamilem z serialu Komisarz Aleks. A kim był Kamil? Kamil był jakąś epizodyczną postacią, w którą się wcielał Nikodem Rozbicki. A no właśnie, no to o to mi chodzi. Nikodem był w tym. Oj, dzidzia. Zapytałam o Nikodema, bo on teraz spotyka się z Julią Wieniawą i wszyscy się zastanawiają, czy to już będzie ten dla Julii. Myślisz, że oni pasują do siebie? Pasują do siebie, pewnie, że pasują. Natomiast, no, czy to będzie tęsknot? No, oni są, znaczy Nikodem jest w moim wieku, Julia jest sporo młodsza, więc myślę, że jeszcze jest trochę czasu na to, że to nie musi być już ten, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że lepiej mieć dzieci do 25 roku życia, a tak naprawdę to po prostu kobieta musi wiedzieć i czuć, kiedy te dzieci chce mieć, czy przed 30, czy po 30, czy po 40. Także myślę, że oni, myślę, że Julia przede wszystkim w związku z tym dużym szumem, który teraz się wokół niej dzieje już od dłuższego czasu, tak mam na myśli, że jest po prostu bardzo popularna i dużo się dzieje, że na pewno gdzieś w głębi duszy trochę potrzebuje takiej wolności od mediów właśnie w tej sferze prywatnej. Ja myślę, że każdy człowiek tego potrzebuje i to taka wolność i ten spokój bardzo sprzyja temu, żeby stworzyć dobry, długi, wartościowy związek. Co to za pomysł? Jak do tego doszło? Jakby o co chodzi? Znaczy domyślam się, że no muszą o czymś rozmawiać, no o czym mogą rozmawiać, no. I know, ale... Więc rozmawiają o tym, co jest w miarę hot, tak? Powiedzmy, że przecież Wieniawa cały czas, co by nie zrobiła,
No to prawda, a że się kliknie. Jeżeli jest jakieś tam powiązanie cioteczne, serialowe, to można zapytać. Ale wiesz, to nawet nie serialowe, tylko ona z nim tańczyła no, kilka lat temu w programie. Tak, no to właśnie to coś w tym stylu, nie? Kotki nas obsiadły jak coś i są bardzo tutaj takie teraz zainteresowane. Teraz ale to nie jest taki interesujący temat, kotki. Ja trochę współczuję Bożence z Klanu, no bo jakby była na live'ie, wszystko się działo na żywo i nagle pada takie pytanie. A ona jest chyba osobą, która nie powie ci, a co ci to obchodzi? Co ja mam o tym mówić? Kobieto, weź się ogarnij. Z jednej strony... No teoretycznie mogłaby odpowiedzieć, że po prostu życzy im jak najlepiej i cokolwiek, nie? A wiem. Nie, że to niekoniecznie jest ten... A tak, i to zdanie tam. Oczywiście zostało jakby wyjęte i wylądowało na nagłówkach. No jakby powiedziała no, o to zdanie. Chodzi, no jakby wszyscy o to na to czekają. Tym, dokładnie tak. Jajks. To do Bożenki. Jeszcze bardzo mi się podobało to, w jaki sposób się działa. Muszę o tym powiedzieć. Była, znaczy, to, te ale, ręce były tak dziwnie splecione. A to może jest kwestia, że ona czuła właśnie się taka skrępowana tym pytaniem. I sobie po prostu tutaj i chciała coś wybrnąć ten. Jakoś bardzo możliwe. Ten... Ma to sens. Ma no to ja, sens. Ja czekam na odpowiedź Winiawy. Więc Nikodema. Lipińska koniecznie. Baron. Baron. Ewa Mingę. Ewa Mingę. Antykrólikowski. Antykrólikowski. Komisarz Alex. Ta. Ojciec Mateusz. Musi być się też ojciec. Ta. Która? Opozda. Opozda też koniecznie. Kubicka. A wiesz, że Opozda ponoć się znowu spotyka z Antkiem. Były zdjęcia papa. To tak jak Filipińska z Baronem. Ale jaki dawał kwiaty. Tyle na to mija. Przed. No ale przecież te też tutaj jakieś kwiaty były, ale teraz co, w tych czasach to nic nie znaczy. Teraz to te już kwiaty? Sobie dają kwiaty i wiesz, spotykają się w różne sposoby i to nic nie znaczy. To nie jest długotrwałe, wiesz, tindery, serery, po prostu już... A skąd ty masz takie informacje? No, po prostu czytam rzeczy. Ja, ale gdzie ty czytasz te rzeczy? W gwiazdach. W gwiazdach? To masz chyba niezłą lunetę. Mam. Kciuki, kciuki, kciuki. Kciuki, kciuki, kciuki. Kciuki, kciuki, kciuki. Kciuki, 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 kciuki. Przenosimy się do Superaka, a tam super hot temat, czyli... Super. Tadla czaruje uśmiechem. Tadla, tak w sumie, jak doszukując się jakichś powiązań, to jest zwyciężczyni Tańcy z Gwiazdami. Więc myślę, nie wiem, że czy Bożenka tam tańczyła, już nie pamiętam. Ale ona też powinna się wypowiedzieć według mnie. Bata Tadla, 46, przeżyła chwilę grozy. I już myślisz sobie, wow nie? Coś jakby, się wydarzyło. Tadla, co się stało? No myślisz sobie, no bo miła babka, nie? Miła babka, no. Właśnie jechała do pracy, gdy na moście Poniatowskiego w Warszawie nagle zatrzymała ją policja. W dodatku w jej kierunku ruszyło aż dwóch policjantów. Śnieżyca jakaś, wiesz, te sprawy. Trochę creepy, nie? Po pierwsze na moście, a po drugie ten most jest taki wąski. Ja tego nie lubię po prostu. To bo prawda jest wąski. Dziennikarka została wylegitymowana, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo oczarowała ich uśmiechem. Ale za co właściwie zatrzymali? Posłuchaj. Rutynowa kontrola, bardzo mili policjanci, powiedzieli, że zaczyna sypać śnieg, jest ślisko i trzeba uważać. Dobrze, że powiedzieli. Mówi Beata. I mi tak wszystkich zatrzymał. Śnieg, jedziesz pada samochodem, śnieg. Pada śnieg. Wyobraż, jedziemy samochodem. Jedziemy samochodem, pada śnieg. Widzisz, że pada śnieg ewidentnie. Tak, no, pada śnieg. Jedziemy samochodem. I musisz się zatrzymać na tym moście, w tym śniegu. Wiesz, jakby już jakby niewystarczająco było stresu. Tak. I puk, puk. Puk, puk. A, czy stoimy już, dobra. Puk, puk. No. Okienko otwierasz. Tę korbkę. Tę korbkę. Pada śnieg. O Jezu, dziękuję panie władzo. Trzeba musiał śnieg. Gwiazda obdarowała policjantów tak szerokim uśmiechem, że nawet gdyby coś przeskrobała, pewnie puściliby ją wolno. Ale nie przeskrobała nic, bo oni, w ogóle, tylko, jakby, bo oni tylko informowali o pogodzie. Widzę, że tutaj niezłe ma się zdanie na temat policji polskiej. Wiesz, co chodzi? Tak. Uśmiechniesz, zabiłaś kogoś? Uśmiech. A, dobra. Powiedzieli, że mam uważać na swój samochód, bo takie często kradną. Trzy kropki. A ja coś o tym wiem. Trzy kropki. W sensie, że ją okradli, tak? Rozumiem. I... Tak, no były takie przypadki. No ale to co, przepraszam bardzo?
Nie rozumiem, jeszcze raz. Pada śnieg. Pada śnieg. Jedziesz samochodem na moście. Zatrzymuje cię policja w tym całym śniegu na moście, który jest mega wąski. I żeby ci powiedzieć, że pada śnieg. Pada śnieg. Oraz żebyś uważała na swój samochód, samochód, którym jedziesz, bo ktoś może ci go ukraść. Tak. Ale to, tak, to wszystko. Plus... Z tego są zdjęcia. Ale czy to jest jakiś w ogóle podczas tej zimy ocieplanie policji? Bo to tak brzmi, znaczy to brzmi w ogóle surrealistycznie, totalnie i głupio, ale z drugiej strony, no nie wiem, że jakaś super jest miła ta policja, tak po prostu pukają i właściwie zatrzymują samochody, żeby życzyć miłego dnia. Dzień dobry panie władzy, dzień dobry panie Beatko, a pada śnieg, miłego dnia. Proszę się uważać, o dziękuję panie władzy. No też nie sądzę, że ją, że wiedzieli, że to ona, chyba że ona ma może ten... samochód z napisem Beata Tadla. Beata z przodu Tadla. Nie wiem, ile tam jest znaków na tych rejestracjach. Chyba nie może być różna rejestracja na jednym pojeździe. Ale może mieć po prostu ma to sens. Swoje... No, ma to sens. Ale może mieć na przykład swoje zdjęcie. A może mieć... O mój Boże, mogłaby mieć fotoprint na samochodzie. Siebie. Tak jak w tym serialu. W którym serialu? Coś... Co tam? No jak się nazywał ten nie serial? Nie wiem, które... Haters. Fuck of haters? Coś takiego, nie? No, wiesz, co chodzi. Wiem. I ona miała tego Jeepa i miała, tak. Była i fototapeta na całym Jeepie i tak Tadla mogłaby jeździć. I totalnie. I z napisem Beata Tadla to ja, to mój samochód. I z tą kulą, co wygrała Taniec z Gwiazdami. Tak. Z tym zwycięstwem. Memories. No, tak było. Szanowni Państwo, teraz będzie troszeczkę poważniej, ponieważ... Bo przenosimy się do internetu. Przenosimy się do internetu. Portal onet.pl wypuścił artykuł, który podzielił nasz kraj na pół. Niemalże równo. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Jeszcze bardziej został podzielony. Czy można bardziej? Nie wiem, czy da się to odwrócić i czy to lata, ale no, to trwa, ale to świetne. Kiedykolwiek tacy sami, ale... Wszędzie zbudować od nowa. Od nowa. Całą ziemię. Sorry, reszta ziemi. Ale, jakby... ale musicie być zbudowani, ponieważ Robert Makłowicz powiedział dla Onetu: hawajska to nie jest pizza. Równie dobrze można położyć na pizzę kiszoną kapustę. Po pierwsze, to on idzie... Odważny człowiek. Odważny człowiek, ja je wie. A po drugie, to idzie w ślady Kessler, która lata temu też przecież jakoś w komentarzu napisała, że to jest dla dzieci jakieś danie. Tak, że to jest dla nie dla dzieci, było coś takiego. To jest po pierwsze. To jest po drugie właściwie. Po trzecie, znaczy widziałem, może nie jadłem, bo nie jestem szalony, ale coś takiego jak pizza z kapustą kiszoną. Jest, ludzie do nas zresztą pisali nawet. Zresztą litości. 2021 rok, teraz już wszystko się kładzie na pizzę. Wszystko. W sensie ja uważam, że to powinno być legalne, bo jeżeli ktoś chce jeść pizzę z... nie wiem, z czym, z piaskiem, to niech sobie je z pizzy z piaskiem, co mnie to obchodzi. Okay. Ale... To chyba Kesha, tylko ona jest kanibal przecież. Tak, ona. To ona je pizzę z Andrzejem Piasecznym. To nie są proste sprawy i trzeba bardzo uważać tutaj, co się mówi, ponieważ no, można urazić po prostu czyjeś uczucia religijne czy kulinarne. Czy już jest zbojkotowane? Są skrajne opinie. Niektórzy piszą, że w końcu powiedział jak jest. Są inni, że no, panu Robertowi wybaczam takie głupstwo, ale są też tacy, że wiesz... No, że przesada. Że jakby już dosyć. Już no, dosyć. No. No i nawet zrobiliśmy sondę na naszym opiniotwórczym Instagram Stories. No i też niemalże na pół jest po prostu opinii co do słów pana Roberta. Czyli potwierdziło się podział na pół kraju. Tak, jest podział na pół i po prostu jedna będzie pepperoni, a druga będzie hawajska. A po środku będzie sos czosnkowy. No niekoniecznie, może być margarita. Wega, no właśnie. Ale i jakaś wegańska, nie? Tak. To jest za dużo podziału. Strasznie dużo będzie elementów. Ale jeżeli tak już się skupiamy na tej hawajskiej, no. Ja bym nie zjadł tego, ale to jest kwestia tego, że ja po prostu nie lubię ananasa w jakiejkolwiek postaci. Fanką pizzy hawajskiej jest na przykład bardzo bliska mi osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ogląda. I w sensie... Moja babcia. Aha, no czyli, no ale to trochę nie masz wyboru. Jak to? No, no, że jest tak po prostu bliska relacja, że no nie możesz, wiesz, zakończyć znajomości.
Byłoby dosyć ciężko zakończyć tę znajomość. Nawet nie chciałbym. I powiem wam więcej. Ja nie lubię pizzy z ananasem, bo też nie przypadam po prostu za ananasem. Mimo, że lubię słodycze, ale nie lubię ananasa. Właśnie, bo ten ananas jest jakiś problematyczny. Muszę to powiedzieć wprost. No. Muszę nas trochę wyautować w tej chwili. No dobra. No i zdarzało ci się, może nie jakoś wiele razy w życiu, ale jeść pizzę z czekoladą. Tak, zdarzało mi się. A ja na przykład lubię pizzę z mango. Wiesz co, bo ja wiesz jaki mam problem? Że ten ananas ciepły. Czekolada ciepła pycha, ale ananas ciepły to mi nie przechodzi po prostu. Dobra, ale poczekaj, ja lubię z mango, ale żeby było też chili. Jeżeli jest słodko pikantne. No, mango z chili to jest świetne połączenie. I też, ale mango nie plastry, tylko takie wiecie, czatni, nie? Więc tam, jeżeli na przykład... Całe. Jeżeli na przykład oni by tego ananasa jakoś zblendowali i dodali chili do tego, to nie wiem. Spróbowałbym, nie wiem jakie miałbym zdanie. No, chociaż ananas jest wyjątkowo słodki. Tak. No. Wszystko zależy jak po prostu połączysz, bo jeżeli by dodać do hawajskim na przykład kiszoną kapustę, to myślę, że to byłoby zdatne. Byłoby zdatne do zjedzenia? Do wyrzucenia do kosza. Do zjedzenia. To by ale, no dobra, ale wiesz, sprawdziliśmy na Instagramie, to może porównamy na YouTubie. A dobrze, no piszcie, nam znać. Piszcie w komentarzach. Prosimy się nie kłócić. My, jako osoby, które nie przypadają za pizzę hawajską, wyrażamy pełną solidarność w stosunku do osób, które jedzą pizzę hawajską i akceptujemy was. Czujcie się tu mile widziani, smacznego. Ale nie musicie się z tym obnosić. I kapkunka. 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 Kolejny temacik. Przenosimy się, moi drodzy, za granicę. Powiem nawet, że światowo. Za ocean. Tak, światowo. To I mamy tutaj dwoje właściwie, państwa śpiewające. Pan Lil Uzi Vert, tak się nazywa. Ja nie znam tego pana, więc proszę mi wybaczyć, ale chyba jest znany, bo ma dużo pieniędzy. Tak mi się wydaje. Tak, pasuje. Ale ja go nie znam, więc jakby shame on me. I pan Lil Uzi Vert wszczepił sobie w czoło. No. Diament. Tak. Diament, zaraz wam powiem ile. 24 miliony dolarów kosztował. Kupił go od jakiegoś znanego jubilera wśród celebrytów Eliante. Cała opcja polegała na tym, że był tak z tego dumny, jak tutaj donoszą media, że nie chciał zgubić tego diamentu. I ludzie pisali, no to może w sygnet, wiesz. A, no tak, ale jednak powiedział, może spaść. Więc postanowił go sobie przytwierdzić na stałe pomiędzy oczy tutaj nad brwi. Teraz widzicie. No i co? Jest wielkie oburzenie. Nie spadnie mu chyba. I wszyscy o tym piszą. Nikt nigdy nie napisał, znaczy wiecie o co chodzi, w tych najbardziej mainstreamowych mediach. Nikt nigdy nie napisał o panu Lilu. No tak, to ale jest właśnie sposób na wybicie się w tych tak, miastach, no. Tak, bo to jest nowy taki pod tytułem, wiecie, jak kiedyś były w cyrkach baba z brodą, wiecie. To jest właśnie coś takiego, wiesz, taka dziwactwo z zagranicy. No tak. No tak, no o to chodziło przecież. No wiadomo, no nie, on nie powie ci, że to tak, nie wiem, na śniadanie sobie robi coś takiego. No dobrze, tylko, no, ale podoba ci się? Znaczy sam kamyczek, no wydaje się okej. Okay. Znaczy po pierwsze, ja w ogóle nie rozumiem kupowania tak drogich rzeczy, bo po co, jeżeli mógłby z plastiku sobie taki sam kupić gdzieś za... 2 złote. Szczerze mówiąc, to ja bym się nawet bał. Nawet gdybym miał miliardy, to bym się bał po prostu, że po prostu to zniszcza. To jest takie drogie. Ja w ogóle nie wierzę w takie rzeczy. Ja już za dużo przeżyłem i pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest ta pani, co lata temu była trupią Angeliną Jolie. Było, że ona tak wygląda na co dzień, po czym kilka miesięcy później okazało się, że to był makijaż. I ona chyba siedzi w więzieniu. A teraz w ogóle. Tak, w ogóle siedzi w więzieniu, więc jakby wiecie, jakby... Jakby, no nie wiem, no nie twierdzę, że tutaj, że nie kupił sobie tego za miliony i nie przykleił, a on sobie przykleił to jak klej? Jak ta pani nie. Na te włosy? Gorilla glue spray. Bad idea. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times. And it don't move. Nie, zostało mu to jakoś tam, nie wiem w jaki sposób, ale zostało mu tam to wczepione. Nie wierzę w to, póki nie ma, póki teraz póki wszystko, nie złapiesz za to i nie pociągniesz. Nie, teraz wszystko się nagrywa, każdą chwilę swojego życia, więc jeżeli naprawdę to zrobił, to ja oczekuję po prostu krok po kroku, step by step, Whitney Houston. Step by step.
No ale to nie koniec przygód pana Lila. Pan Lil. Strasznie dużo jest tych Lilów w ogóle. Tak. To jest jakaś rodzina? Taka duża? Jak tak. Kowalski? Jak ci Kelly Family. Kelly Family było? Było. Było. To jest nowa generacja. To jest nowa generacja. Lil Wayne, Lil... Masti. Lil Nas. Lil Nas. Nie jest. Wiem. Jest bardzo dużo ich jest. Kolejna inba z nim. No. I nie tylko z nim, bo też z panią Grimes. Pani Grimes, która jest, jak wiadomo, piosenkarką, ale jest też narzeczoną pana Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie. I to jest ważna informacja w tym kontekście. Oraz matką. Matką dziecka, którego... Xiaomi. Xiaomi ma na imię, bo już nie pamiętam. Już się pamiętam. Tam jest na pewno X. I pan Elon Musk ma firmę Neuralink, która pracuje ma nad... Dużo firm. Bardzo dużo firm. Pracuje nad tym, żeby wczepić, i to na serio wczepić, to jest to, co ludzie sobie żartują, to on to robi na poważnie, wczepić ludziom w mózgi... Cipy. Cipy, po prostu cipy, no spoko. Powiedzmy sobie prosto. Ale dobra, ale czy trzeba otwierać głowę? Czy można to zrobić na przykład przez nos albo przez ucho? No, nie wiem, jeszcze nie było operacji na ludziach. Jeszcze nie spróbowali? A. Nie, na razie robili... Jak to są zapisy? No właśnie chyba u pani Grimes. Na Twitterze? Na Twitterze są zapisy, prowadzi pani Grimes. Mm. Trzeba zrobić retweet i dać ten follow. Klik. Klik. Serduszko. Pani Grimes napisała Let's get brain chip. Let's get loud. Let's get to jest nowa wersja. Let's get chip. Let's get chip. Chip, 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 chip. Odezwał się właśnie pan Lil już z tym. Szok. Już z tym. A on już ma. Ale nie w mózgu. Ale nie w mózgu i nie cipa, tylko klejnota. No to i pan Lil się odezwał, że I'm ready. No i pani Grimes napisała, że będą w 2022 prawdopodobnie eksperymentalne operacje na ludziach. I napisała, but if it succeeds, we'll have to knowledge of the gods. Haha. Nie mam nic przeciwko temu. Ale mam nadzieję, że nie będzie to testowane wcześniej na zwierzętach. Było. Było i Elon to robił. Na świniach. No to nie fajnie, no bo jakby jeżeli ludzie chcą się zapisać, no to niech sobie idą, no ale nie niech wątpię, sobie eksperymentują na sobie. Wątpię, że świnia założyła Twittera i retweetowała to. To jest po pierwsze. A po drugie, nie wiem jakie mają być tego skutki, ale brzmi nieźle. Ja na przykład od bardzo dawna chciałbym bardzo... Na przykład nie musieć używać rąk, żeby coś włączyć. Wiecie, tak. O co chodzi? Patrzę sobie i chcę coś zapalić, włączyć. Albo na przykład, żeby mieć cały katalog gdzieś jakichś programów. Bonprix na przykład w głowie. W gramy. Nie, jakichś seriali czy coś. A nie, wiecie co? Te wszystkie platformy, 50 tych platform, to wszystko się płaci, a okazuje się, że i tak nie ma nigdzie tego, co chcesz. To prawda, ale ja jeszcze dodatkowo, poza tym, co mówisz, ja chciałbym, żeby po prostu ktoś zaczął sterować moim życiem, bo ja sobie nie daję rady, ewidentnie. Może byłoby lepiej. I po prostu chciałbym, żeby ktoś po prostu zdjął ze mnie tę odpowiedzialność i po prostu... I wtedy powiesz, to nie ja. I po prostu będę oddychał, albo nawet nie będę musiał może się uda. I po prostu to się będzie jakoś działo. Chciałbyś dalej. Być Simsem? No. Chciałbym być. Ale na kodach. Na kodach bez wyciągania barierki. Z barierką. Z barierką. Czyli w kontrakcie. Być, to pamiętaj właśnie, jakie muszą być kwestie spisane w kontrakcie. Tak, i musi być alarm przeciwpożarowy, żeby mnie spłonął w moim domku. I żeby były drzwi wszędzie. O Jezu, tak, ale no, nie wiem właściwie. Wiecie, że ja kiedyś grałem w Simsach, jak były pierwsze Simsy. Chyba przed wojną. Chyba, nie, albo w jedynkę, albo w dwójce i wtedy był Big Brother w Polsce. Wtedy był ten szał na Big Brother. I ja zamykałem tych wszystkich ludzi w takim wielkim domu i były bez drzwi wyjściowych z domu i oni jakby tam żyli i tylko im dokupywałem jedzenie i tak dalej, bo można było jakieś tam pizzę, wiesz, nie to, że musi iść po produkt, tylko że pizzę, coś tam, jakieś takie gotowe dania i oni tam żyli normalnie i nie mieli drzwi. Fajnie. I było spoko. A były fajne eliminacje też, ponieważ to były eliminacje z życia. Niniejszym tytuł This Bitch tego odcinka ląduje... Zaprezentować. A, mogę zaprezentować modny kubek w link w opisie. Ląduje w rękach, zaśnieżonych rękach pani Beaty Tadley, która... Uśmiecha się bardzo ładnie. Bardzo ładnie się uśmiecha. Umie prowadzić samochód. Nie pilnuje go, żeby go nie ukradli. Pilnuje. Wygrała to nie z gwiazdami.
Słuchajcie, naprawdę jest za co chwalić panią Beatę, także życzymy wielu uśmiechu, bo śmiech to zdrowie. Muchas gracias. Nie wiem dlaczego, ale... To była prasówka. Teraz końcówka. I czas na życzonka. Pani Maryli Rodowicz, życzymy... dalszych samych sukcesów. Dalszych sukcesów. Żeby się kolejne odcinki podobały. Albo... A wiesz, co ja myślę? O, nie wiem, ale ci się dowiem pewnie. Ona powinna ubiec Marylę 2.0 no. i nagrać nową wersję Małgośki. Teraz. Taką w stylu, wiesz, na przykład Doskoza, nie? Małgo! Małgo! Zajebista by była. No. Totalnie bym chciał tego słuchać. Nie wiem gdzie, chyba w łóżku. Ja nie wiem dlaczego nikt na to nie wpadł, żeby po prostu żeby Maryla w końcu coś takiego zrobiła. Po prostu. Oddajemy kolejny świetny pomysł. Ja myślę, że ona pomysł. By to zrobiła, bo ona jest już jest tak na wyjebce, że... Tak, to jest nie? spoko. Tak. I nie ma nic złego. Pani Bożence z klanu, pani Paulinie z rodzinka.pl i panu Kamilowi z komisarza Aleksa. Wow. Oni powinni razem usiąść i zrobić wszystko wyjaśnić. Serial Klan rodzinki Aleksa na przykład. I miksik, tak. I we trójka ich zamknąć w jakimś domu bez drzwi. I triangle. Też. I co będą robić w ten nie wiem, mogą na przykład sobie nawzajem recenzować swoje życia. Tak? Mogliby, ale czego nie. Więc życzymy samych dobrych recenzji. Pani Beacie Tadli. Żeby jej tego samochód nie ukradli. Bo teraz się wykracza. No. Po pierwsze. Po drugie, żeby, no nie wiem, nikt jej nie zatrzymał, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Bo tak, po na to, przykład. To jest trochę jednak powoduje stres i chaos, nie tylko dla niej, ale dla reszty kierowców. I żeby piękny uśmiech nigdy nie schodził z jej twarzy. Prawda. Panu Robertowi Makłowiczowi życzymy, no, żeby ta półpolski hawajski go po prostu... Go nie zjadła. Tak. No nie wiem, a może by sam zrobił jakiś taki fikuśny przepis na pizzę. Na pizzero... Pizza a la Makłowicz. A la Roberto. Coś takiego. To jest kolejny świetny pomysł, który po prostu rzucamy i możecie korzystać. Gdzie jak to dzień. A pani Grimes i pan Lil Uzi Vert. Żeby ich zaczipowali. Żeby ich zaczipowali. I dali spokój tym świniom i niech sami się robią. Jak chcą, oczywiście. I też bardzo ładnie prosimy o tam wpisanie w kolejkę. A tak, tak, oczywiście. Bo my jesteśmy naprawdę chętni. Jak macie tam jakieś dojście, to dajcie znać. Przejście, ujście, coś. Przełączka. Przełączka na przykład. Wyłączone. Dziękujemy wam bardzo za prasówkę. My zaraz nagrywamy prasówkę po prasówce, gdzie kolejne tematy i na przykład ciąg dalszy klanu. Sowa. A, ale będzie też ciąg dalszy klanu, moi drodzy. Także do zobaczenia. Pierwszy komentarz przypięty na górze. Dziękujemy. Pozdrawiamy. I... Pa. Pa. Klik, klik, enter. Klik, klik.